Leśników, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w służbie Wielkopolsce, odznaczono medalami prezydenckimi. Stało się to w Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim podczas konferencji pod hasłem Leśnicy w służbie Wielkopolsce. Wojciech Wysopal. Na frontach II wojny światowej walczyło około 400 leśników z Wielkopolski. O ich poświęceniu nie zapominają dzisiejsi pracownicy lasów. Jest to konferencja, która ma na celu przybliżenie okresu I i II wojny światowej, w której to walkach wyzwoleńczych uczestniczyli leśnicy właśnie Wielkopolski. Najbardziej zasłużonych leśników uhonorowano prezydenckimi medalami. Jeden z nich trafił do rodziny Anny Tomczyk. Myślę, że mama kochała las i stąd jej takie wielkie poświęcenie. I mama postrzegała swoją pracę też jako pewien rodzaj wyraz patriotyzmu. Tak uważam, że uważała, że poprzez pracę człowiek pracuje nie tylko dla siebie, żeby zarobić na chleb, utrzymanie, ale także, żeby pracować dla ojczyzny. Konferencja Leśnicy w służbie Wielkopolsce była także okazją do przypomnienia leśników, którzy brali aktywny udział w powstaniu wielkopolskim. Wśród nich był dziadek odznaczonego Romana Bartola. Dziadek niestety został w połowie września 1939 roku, jako że był leśniczym w leśnictwie Łochowo, w nadleśnictwie Bydgoszcz, rozstrzelany po torturach przez Niemców. Ponieważ w tym czasie został, jako że przed wojną był też prezesem Straży Ogniowej, był byłym powstańcem wielkopolskim, posiadał między innymi z racji jakiegoś stanowiska listę wielu powstańców. Podczas konferencji podkreślano, że praca leśników to nie tylko dbałość o bezpieczeństwo lasów, ale przede wszystkim służba ojczyźnie. Niewątpliwie jest to też służba. No, pracujemy w lesie, który jest żywym organizmem, który służy wszystkim ludziom i kierujemy się zasadami, żeby tak było nadal, cały czas, nieprzerwanie. I niewątpliwie tak, jest to służba. Ustanowiony niedawno Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego stanie się kolejną okazją do pamięci o zasłużonych leśnikach. Przygotował Wojciech Wysopal.